Oj! Informacje dnia. Nie zabraknie pieniędzy na wybory samorządowe, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Oj. Jak podkreśla szef rządu, w budżecie na rok 2018 uwzględniona została taka kwota, którą wnioskowała sama Państwowa Komisja Wyborcza. Mogę z całą pewnością zapewnić, że na nic nie zabraknie żadnych środków. Co do mechaniki tworzenia budżetów, to przypomnę tylko, że Krajowe Biuro Wyborcze czy Państwowa Komisja Wyborcza jest jednym z tych podmiotów tak zwanych autonomicznych, które same określają budżet na kolejny rok pod kątem wyzwań, czyli właśnie pod kątem na rok 2018. Wiadomo było, że będą wybory samorządowe, a więc ta kwota, którą Państwowa Komisja Wyborcza uznała za stosowne wtedy uwzględnić, została uwzględniona. Jeszcze to bardzo dobrze pamiętam, jako były już minister finansów. W ubiegłym tygodniu pismo do premiera Morawieckiego z prośbą o dodatkowe środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych wystosowała szefowa KBW. Beata Tokaj argumentowała, że w związku z nowelą kodeksu wyborczego znacząco wzrosły koszty przeprowadzenia wyborów i referendów. Wzrost ten oszacowany został na ponad 605 milionów złotych. Więzienie w zawieszeniu, dozór kuratora i 5 tysięcy złotych grzywny to kara dla mężczyzny, który przez internet próbował umówić się z 14-latką i proponował jej współżycie seksualne. Białostocki sąd nie miał wątpliwości, że 47-latek jest winny. Oskarżony twierdził z kolei, że padł ofiarą prowokacji. To dlatego, że za 14-latkę podał się mieszkaniec Wrocławia, określający się jako łowca pedofili. Na ogłoszeniu wyroku w tej sprawie była Marta Nazarko. Oskarżony zamieścił w internecie ogłoszenie. Odpowiedziała osoba, która podpisała się jako 14-letnia Daria. Mężczyzna się z nią umówił i poszedł na spotkanie. Tam zatrzymała go policja. Jak mówi sędzia Beata Wołosik, nie ma znaczenia, że do spotkania faktycznie nie doszło. Przy tym przestępstwie nie ma konieczności, aby pokrzywdzonym była faktycznie istniejąca małoletnia osoba. Przestępstwo polega właśnie na nagabywaniu seksualnym małoletniego poniżej lat 15. Oskarżony twierdził, że to osoba, która odpowiedziała na ogłoszenie, namawiała go na współżycie seksualne i że to wszystko prowokacja. Sąd był innego zdania. Bo to pan oskarżony jest tą osobą, która zamieściła konkretnej treści ogłoszenie, z którego zdaniem sądu jednoznacznie wynika, że zawiera propozycję co najmniej poddania się innej czynności seksualnej. Wyrok jest nieprawomocny. Nic czy oskarżony nie stało, będzie się odwoływał, nie wiadomo. Na jego ogłoszenie nie przyszedł. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie zaprezentowano projekty architektoniczne nowo powstającego muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Dyrekcja placówki otrzymała też osobista pamiątki po rodmistrzu Witoldzie Pileckim, które przekazała rodzina. Otwarcie muzeum planowane jest w pierwszym kwartale 2019 roku. Będzie się można znajdować w domu rodzinnym żony rodmistrza Witolda Pileckiego Marii z Ostrowskich, która mieszkała w nim wraz z dziećmi w latach 1941-1949. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin mówiła, że głównym celem powstającego muzeum będzie upamiętnienie postaci Witolda Pileckiego. Pierwszy cel jest zupełnie oczywisty. Witold Pilecki był najpiękniejszą członkiem ruchu oporu nie tylko w Polsce, ale w okupowanej przez Niemców w Europie. I pomimo, że także znajdują się muzea, czy są budowane muzea, które będą uwzględniały jego postać, doszliśmy do wniosku, że też powinien mieć takie muzeum dedykowane tylko jego postaci. Co więcej, jest to jedyne miejsce, gdzie możemy opowiedzieć także historię rodziny jego żony, ale drugim celem było opowiedzenie historii lokalnej z takiej perspektywy uniwersalnej. Muzeum Dom Rodziny Pileckich będzie realizowane zgodnie z konceptem architektonicznym pracowni BDR Architekci. Konkurs na projekt architektoniczny budynku został rozstrzygnięty w lipcu 2017 roku, a koncepcję wystawy stałej wybrano w lutym. Dziś i jutro meteorolodzy zapowiadają kulminację mrozów we Francji. W 69 departamentach wprowadzono stan alarmu pogodowego. Oznacza to także wzmożoną opiekę nad osobami najbardziej narażonymi na negatywne skutki zimy. Ochotnicy z organizacji humanitarnych pracują pełną parą, prowadząc patrole w miejscach, w których koczują bezdomni. W całej Francji do kilku tysięcy wzrosła liczba miejsc w zaimprowizowanych schroniskach, w których osoby bez dachu nad głową mogą spędzać, ale tylko noc. W samym tylko regionie stołecznym Île-de-France utworzono dodatkowo 2700 miejsc noclegowych. Do tej pory było ich około 4000. Mówi bezdomny, który na co dzień mieszka pod wiaduktem. Jest bardzo zimno na zewnątrz. Tu, na sali, możemy przed tym się uchronić. Jest ciepło, dostajemy dobre jedzenie. To dobrze robi. Przedsiębiorstwa energetyczne zapewniają, że nie zabraknie gazu ani elektryczności, ale władze apelują, aby w tym czasie, gdy temperatury w niektórych rejonach kraju spadają do minus 15 stopni, oszczędzać prąd. Gołoleć na drogach jest przyczyną licznych wypadków. W południowo-wschodniej części kraju obfite opady śniegu utrudniają poruszanie się na drogach. 15 cm śniegu spadło na południu Korsyki, paraliżując tam ruch. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Andrzej Janicz, informacje ze sportu. Katarzyna Wąsek oraz Maciej Bydliński zostali w Szczyrku mistrzami Polski w slalomie gigancie w narciarstwie alpejskim. Impreza ma charakter międzynarodowy. Rywalizację wśród mężczyzn wygrał Słowak Jure Cas, a Bydliński był drugi. W Soczi spotkali się przedstawiciele 32 drużyn piłkarskich biorących udział w mundialu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 15 lipca. Spotkanie poświęcone jest głównie kwestiom bezpieczeństwa i logistyki. Mundial w Rosji będzie rozgrywany na 12 stadionach w 11 miastach i zdaniem organizatorów bez szczegółowego rozplacowania noclegów, przelotów i treningów trudne będzie dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Dla przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej udział w seminarium to również okazja do sprawdzenia, jak przygotowane zostały boiska treningowe i hotel. Reprezentacja Polski jako stałą bazę na czas mundialu wybrała Soczi i w tym czarnomorskim kurorcie spędzi kilka tygodni. Polacy mają do wyłącznej dyspozycji centrum treningowe Sputnik Sport, w którym są trzy boiska z murawą przygotowaną według wskazówek trenera Adama Nawałki. W ciągu najbliższych dni eksperci PZPN ustalą także z kierownictwem hotelu szczegóły dotyczące bezpieczeństwa zawodników, ich odnowy biologicznej i wyżywienia. Rosjanie, którzy będą dbać o warunki pobytu Polaków w Soczi, odnoszą się z szacunkiem do naszej drużyny. Zapewniają też, że zrobią wszystko, aby biało-czerwoni dysponowali zapleczem treningowo-hotelowym na najwyższym poziomie. Soczi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwają już dwa mecze 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. I tak po 36 minutach Wisła Płock remisuje z Krakowią 0-0, a Lechia Gdańsk przegrywa z Termaliką Nieciecza 0-1. Wieczorem Sandecjanowy Sącz zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a w meczu na szczycie Legia Warszawa zagra z Jagiellonią Białystok. Stawką będzie objęcie prowadzenia w tabeli. Serwis gospodarczy. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Zakłady Cegielskiego z Poznania dostarczą 55 wagonów dla PKP Intercity. Wartość kontraktu to ponad 500 mln zł, poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki, który liczy, że Polska stanie się lokomotywą rozwoju gospodarczego w Europie. Dawniej w PRL-u żartowaliśmy sobie, że jeśli pociągi się już spóźniają, to przynajmniej niech będą polskie. Później nastąpił taki czas, że pociągi się spóźniały coraz bardziej, ale wcale nie były polskie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przywitali taką epokę, że ani się nie będą spóźniały, ale jednak będą przede wszystkim polskiej produkcji. Nie możemy sobie pozwolić na to, że się spóźnimy na jeden pociąg, na pociąg rozwoju ku przyszłości. Kontrakt z PKP Intercity to drugie tak duże zlecenie dla fabryki pojazdów szynowych Cegielskiego w przeciągu ostatnich kilku lat. Oznacza pracę z Cegielskiego. 100 pracowników aż do 2022 roku. Tymczasem zapowiadają się duże zmiany na polskim rynku paliwowym. I mówi Cegielskiego. W sprawie przejęcia przez płocki koncern minimum 53% akcji grupy Lotos. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że konsolidacja przyniesie konkretne korzyści. Wszystkim będziemy więksi. Efekt skali. W przypadku zakupów każdy może sobie to policzyć i zrozumieć. W przypadku bezpieczeństwa państwa to też jest bardzo istotne i bardzo ważne. I z perspektywy akcjonariuszy uważamy, że będą większe zyski. Jeżeli jest lis intencyjny, będziemy starać się bardzo błyskawicznie procedować. Oczywiście tam są pewne warunki, warunki komisji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Musimy tą procedurę przejść, ale uważam, że tak do finału powinniśmy dojść w ciągu 15-16 miesięcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia Centrum Rozwoju Małych i Średnich Firm. Będzie ono oferowało usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne oraz kooperacyjne. Szacuje się, że z centrum rocznie skorzysta co najmniej kilkanaście tysięcy przedsiębiorstw. Firmy handlujące w internecie elektroniką czy sprzętem RTV i AGT stracą zwolnienie z VAT. Przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT przygotowany przez resort finansów. Zdaniem ministerstwa zmiany mają pomóc uszczelnić system podatkowy i uprościć regulacje. Więcej na stronie gospodarka polskieradio.pl. Jak to tak obrzydliwie niektóre te baby gadają? PL. No jakie PL? Będzie godzina 19. Jakby przedrzeźniała kogoś, jakby wiesz. PL. 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 W sieci, a więc Marcin chodzi w studiu w popołudniu. I mowa jak do dupy. Dobry wieczór, obiecuję, że nie powiem dzisiaj dobranoc. Zobaczymy.
zobaczymy. No różne się, szanowni państwo, ciekawe, a i niespodziewane rzeczy dzieją na niwie europejskiej walki o praworządność i demokrację. No, ledwie co portal naszego dziennika podał, że grupa konserwatywnych europosłów z Markiem Jurkiem na czele chce, aby Europarlament przyjął rezolucję w sprawie łamania praworządności we Francji. Argumentują to zaniepokojeniem o podstawowe wolności oraz godność ludzką. Ledwie co serwis mPolska24 zadał dramatyczne pytanie, czy to koniec epoki Orbana, czego dowodem ma być niespodzianka w niedzielnych wyborach uzupełniających w jednej z dotychczasowych twierdz Fideszu, a już Twitter zaczął spekulować, czy przypadkiem Franz Timmermans nie mięknie. Polska ma prawo do reform i jest dialog, który musi się czymś skończyć, zacytowała jego słowa Beata Płomecka. To łaskawca, piszą jedni, zapomniał lub ignoruje podstawowe europejskie zasady co do praw człowieka, ripostują inni, nawet po angielsku. Co zrobi opozycja i Waldemar Kuczyński, gdy Timmermans zdradzi o świcie? Martwią się jeszcze inni, zapewne fani twórczości twitterowej publicystyki dziadka Waldemara. Nie ma żadnego dziadka, dziadu, uspokój się. Tyle już tutaj mówimy. To nie na stronie RMF24 ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, polemizując i to ostro, z wczorajszą wypowiedzią... Tu w Polsce nie ma dziadka, z tego powodu, że na raka wymierają, ile ludzi umarło. Nie ma leku. No to gdzie to byś miał dziadka? Nie ma długo. Jak na kawalera orderu Orła Białego i mentora niektórych środowisk prawicowych, to szokujące zachowanie, ocenia kapłan. Do dziennikarzy portalu W Polityce docierają nieoficjalne informacje mówiące, że Muzeum Historii Żydów w Polsce POLIN przygotowuje spot sugerujący problem związany ze zjawiskiem antysemityzmu. Pisze właśnie na W Polityce Edyta Hołdyńska. Tematem podobno ma się zająć jedna z największych na świecie agencji PR-owych, ale jak donosi Hołdyńska... Niech oni już tam nie kręcą, dostali za darmo całe muzeum, wiesz, dziady. Czyżby muzeum rzeczywiście chciało dolać oliwy do ognia i tak już gorącego konfliktu na linii Polska-Izrael, pyta dalej Hołdyńska. Z przedstawicielami samej instytucji jak dotąd nie udało się jej skontaktować, a nim rozpoczną się oficjalne obchody upamiętniające tamte wydarzenia i nim kolejne działa zostaną wytoczone, należałoby wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać światu historię taką, jaka była, konkluduje autorka. W kwestii spotów, które mają nas uczyć historii, no na razie uwagę zwrócił jednak ten opublikowany przez Pabianicki oddział KOD. Grupka działaczy w dość osobliwej, chyba parateatralnej formie poucza na nim, że wszystko, co w Polsce dobre zrobił Lech Wałęsa, a samo zło uczynili wyłącznie bracia Kaczyńscy, bo jak deklarują uczestnicy akcji, fakty są faktami, więc trzeba je udostępniać i powtarzać do znudzenia. W ogóle trzeba przyznać, że w sieci już naprawdę dość mocno czuć marcowe wibracje, choćby w kobiecym dziale Wirtualnej Polski, który opublikował list od czytelniczki skarżącej się, że jej związek z niejakim Piotrkiem rozwalili żołnierze wyklęci. A miało być tak pięknie, radość z wejścia do Unii Europejskiej, marzenia o wyjeździe na Erasmusa, a tu nagle Piotrek, dotąd normalny, jak inni wesoły i żądny przygód, zaczyna opowiadać jakieś ponure historie o zapomnianych bohaterach, wstawać z kolan i jeszcze w tajemnicy przed partnerką na Marsz Niepodległości idzie. Dziś nie są już razem, co niezmiernie ją cieszy, ponieważ wreszcie może sobie spokojnie poglądać TVN. Zapewne również oglądała wyemitowany wczoraj w tej stacji spektakl o pożarze w pewnym miejscu, którego nazwy chyba nie mogę podać ze względu na porę, no i Fabryce Patriotów. Wielu internautów obejrzało i był on dziś dość żywo i w kontekście jak najbardziej politycznym komentowany. A choć podobno dostało się tam porówni i prawakom i lewakom, nie wiem, bo nie wiedziałem, wielu opowiadających się w sieci dziennikarzy uznało to za co najmniej niesmaczne, słabe lub hałowe, tak, hałowate nawet. Na widowni cała śmietanka, kto jeszcze pamięta kolędę, najlepszą koleżankę biskupów albo kraśkę w Watykanie, sępił się Piotr Semka. Jeśli już nawet Pudelkowi brakuje słów, to znaczy, że coś jest na rzeczy, uznał Marcin Makowski. Wraca sprawa oskarżeń pod adresem Rafała Trzaskowskiego, o których mówiłem państwu już w zeszłym tygodniu. Niezależna dowiedziała się, że Michał Dzięba ma złożyć jutro zawiadomienie do prokuratury, między innymi w sprawie nielegalnego finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego. A o tym wszystkim ma również mówić się dzisiaj w telewizji Republika Piotr Nisztor. Chwali się tym oczywiście
na Twitterze. Podobno szykuje się, jak ujął to Cezary Gmysy, kopanie wielkim szpadlem grobu dla Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej. No ale nie martwmy się, nie z takich grobów ludzie już powracali. Poza tym niech Państwo pamiętają, fakty są faktami, więc trzeba je udostępniać i powtarzać do znudzenia. Dziękuję bardzo, do jutra i do usłyszenia Państwu. Do usłyszenia, mówi Marcin Królik, który wróci z pewnością jutro, tuż po 18.30. Dziękuję bardzo. To Polskie Radio 24 za kwadrans 19. Gospodarka dla każdego. Sylwia Zadrożna zaprasza, ma ze mną gość Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Witam Państwa. Blisko 1,5 miliona sprawdzonych, 700 tysięcy zakwestionowanych i 30 tysięcy zniszczonych zabawek. To efekt wspólnej akcji Urzędu i Krajowej Administracji Skarbowej. To także pierwsza akcja, w której kraje Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, wspólnie wypowiedziały wojnę niebezpiecznym zabawkom sprowadzanym spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim z Chin. Co, panie prezesie, sprawdzano? Sprawdzaliśmy głównie zawartość ftalanów. Zawartość ftalanów w zabawkach powinna nie przekraczać 0,1%. Co to są ftalany? To są takie substancje zmiękczające plastik. Dlatego na przykład kaczuszki do pływania są miększe, czy też na przykład główki lalek. Natomiast zawartość tych ftalanów w badanych próbkach nawet sięga 30%. Czyli widzimy, jak mocno było przekroczone. To zarówno mogą być zabawki w postaci lalek, jak i wszystkich no, takich miękkich rzeczy, tych kaczuszek, które dzieci używają często w wannie, jak i takich dla trochę starszych dzieci, na przykład w maskach też, nazwijmy karnawałowych, znaleźliśmy, że wartość była przekroczona, choć akurat w masce było przekroczona w stosunkowo niewiele, bo zamiast 0,1 było 14 setnych. No ale w niektórych lalkach to przekroczenie było kilkuset procentowe i co najgorsze, panie prezesie, rodzice sami nie są w stanie chyba się zorientować, że takie niebezpieczne substancje w tych zabawkach się znajdują. Do tego trzeba analizy chemicznej. Inspekcja handlowa podległa UOKiK-owi. Analizy. Już od wielu, wielu lat. W Polsce, tu nie jest źle. Dość często się okazuje, że przekroczenie jest i jak są komunikaty z naszych właśnie kontroli, to do 1/3 zabawek nie spełnia norm, niekoniecznie wtalanowych, ale też na przykład dotyczących oznakowania czy instrukcji obsługi, lub też zawiera na przykład za małe elementy, które dziecko może połknąć i przez to jest niebezpieczne, czy też są ostre krawędzie, lub na przykład jest plusza, którego łatwo jest rozerwać i wtedy dziecko może się udławić znowu tą zawartością pluszaka, bo to może pęcznieć. Czyli możemy uspokoić rodziców, że na bieżąco inspekcja handlowa i urząd kontrolują wszystkie zabawki na rynku. My od lat tak robimy i oprócz tego laboratorium w Łodzi, które jest od chemii, mamy specjalne laboratorium w Lublinie, gdzie są testy na przykład i łóżeczek, i rowerków, jak i zabawek też takich, które są napędzane elektrycznie, więc tutaj zakres badań jest szeroki i wszystkie podejrzane, na które trafi inspekcja handlowa, są badane i wycofywane z rynku. Teraz sporo zabawek w wyniku tej ostatniej akcji zostało zniszczonych, sporo zakwestionowanych. Jakie jeszcze skutki może ponieść przedsiębiorca, który wprowadza, próbuje wprowadzić na rynek takie niebezpieczne zabawki? Po pierwsze, traci dobre imię. Po drugie, jak wycofuje tą partię towarów, to traci pieniądze. I po trzecie, może ponieść karę nawet kilkudziesięciotysięczną. Państwo też przesyłają te informacje do takiego wspólnego systemu europejskiego, który właśnie ostrzega przed takimi niebezpiecznymi produktami. Jest baza RAPEX, w której gromadzi się informacje o niebezpiecznych produktach, nie tylko zabawkach. I tam można znaleźć właśnie produkty, które w wyniku naszej między innymi kontroli się okazały niebezpieczne, więc zostały umieszczone w tej bazie. Panie prezesie, tak jak mówiłam na początku, to pierwsza taka wspólna akcja Grupy Wyszehradzkiej. Czy będą kolejne? Zakładam, że tak. Trzeba po prostu chronić zarówno nasze dzieci, jak i rodziców. Bo przecież te wtalany oddziaływują
też na płodność, a może rodzice by chcieli mieć kolejne dzieci. Ale czy akcje mogą też dotyczyć innych produktów? Bo wiem, że ta akcja dotycząca zabawek to była polska w zasadzie inicjatywa. Akurat jest tak, że no, z doświadczeń wiemy, że w przypadku zabawek jest stosunkowo wysoki procent zabawek niespełniających wymogów i dlatego to zaproponowaliśmy. Natomiast też inspekcja do spółki z celnikami zatrzymuje inne towary. Tutaj największe jakby zasługi czy zaangażowanie z inspekcji handlowej z Gdańska, gdzie Gdańsk jest wielkim portem, z którego przypływają różne wyroby, najczęściej z Dalekiego Wschodu, których jakość niekiedy pozostawia wiele do życzenia. Na przykład bezpieczniki, które mają chronić instalację elektryczną, a wybuchają. Wszystkie produkty niebezpieczne można znaleźć u Państwa na stronie www.uoki.gov.pl. A teraz jeszcze inny temat, Panie Prezesie, bo wczoraj o tej porze deweloperzy mówili, że wystosowali list do Pana Premiera z prośbą o przeanalizowanie jeszcze raz działań UOKiK-u w zakresie otwartych rachunków powierniczych. To są takie rachunki, na które przyszli właściciele mieszkań, wpłacają pieniądze w ramach realizacji tej budowy. Państwo je kwestionują. Dlaczego? Naszym zdaniem one nie zapewniają w pełni zabezpieczenia interesu nabywców mieszkań. Tu się posłużę przykładem innego rynku, gdzie takich otwartych rachunków nie ma. Na rynku deweloperskim mam otwarty rachunek, otwarty z gwarancją bankową, z ubezpieczeniem lub zamknięty. Natomiast na rynku turystyki, gdzie mieliśmy ileś wypadków, już nikt nie stosuje, zakazany otwarty, jest albo otwarty z gwarancją bankową czy z ubezpieczeniem lub zamknięty i dodatkowo jest jeszcze jeden element systemu zabezpieczenia, czyli takie opłaty na fundusz turystyczny, który ma w razie czego zapewnić powrót czy wypłatę odszkodowań. W przypadku deweloperów mówimy o wiele większych sumach. I wyobraźmy sobie, jakby działał bankowy fundusz gwarancyjny, który by wypłacał tylko tyle w przypadku upadłości banku, ile jest aktualnie w kasie banku, taką część, a resztę konsument by musiał dochodzić jakby w ramach kolejnych działań syndyka. To przecież by było utrudnione. Konsument nie jest od tego, żeby później organizować dokończenie budowy i innych rzeczy. A ten otwarty tak naprawdę nie w pełni zabezpiecza. On jest najpopularniejszy, bo jest najtańszy. Ale w momencie, gdyby był zakazany, inne otwarte rachunki lub zamknięte przejmą jego rolę. Deweloperzy mówią, że to doprowadzi do upadku wielu firm. Mówią też, że nie było problemów do tej pory z tymi rachunkami. No i też podkreślają, że nie ma tych rachunków z gwarancją bankową czy ubezpieczeniową na rynku? Po pierwsze, jakby zaczynając od ostatniego, nie ma, bo po prostu jest tańszy wyrób w postaci otwartego i wszyscy się tam skierowali. Jak go nie będzie, to wszyscy pójdą w kierunku tych innych. Można powiedzieć, że kiedyś nie było samochodów z katalizatorami, wprowadzono normy ochrony środowiska, pojawiły się katalizatory i system ochrony środowiska. Jeśli chodzi o ustawę chroniącą nabywców mieszkań, przypominam, działa dopiero od 2011 roku, została wtedy uchwalona. Wcześniej to w ogóle rynek był wolną amerykanką, więc ten okres jest stosunkowo krótki. Nie mieliśmy całego cyklu dołka i górki i dołka znowu na rynku budowlanym. Pytanie jest tutaj, czy deweloperzy przecież mieli wiele lat na to, żeby stworzyć system w ramach tego na przykład odpowiednika funduszu turystycznego czy BFG, nie zrobili tego. Wydaje nam się, że trzeba to wprowadzić teraz, a nie dopiero jak iluś bank zbankrutuje, będziemy mieli kłopot. I jeszcze jedno takie pytanie. Czy Państwo by kupili mieszkanie od kogoś, kto nie potrafi zdobyć czy gwarancji bankowej lub ubezpieczenia do tego otwartego rachunku? To już jest jakiś sygnał tak naprawdę do zastanowienia się nad kondycją takiego dewelopera. Czyli na razie nie zmienia Pan zdania, mimo że deweloperzy piszą do Pana Premiera. Pierwszym dokumentem rządowym, w którym zapisano likwidację otwartych rachunków mieszkaniowych, nie była propozycja zmiany ustawy deweloperskiej przez UOKiK, tylko polityka mieszkaniowa przyjęta przez rząd, a opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury ministra Adamczyka jeszcze przed zmianami w rządzie, czyli w ostatnim półroczu. Tam deweloperzy nie protestowali przeciwko likwidacji otwartego rachunku. Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. A więcej wiadomości jak zwykle w naszym serwisie gospodarka.polskieradio.pl. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
Koniec z nieczytelnym pismem lekarzy. Już niedługo pojawią się recepty, których nie będzie można zgubić i zniszczyć, bo będą one elektroniczne. O korzyściach i utrudnieniach związanych z wprowadzeniem e-recepty dyskutowali dziś lekarze, aptekarze oraz pacjenci, a jutro dyskutować będą posłowie w Sejmie. Joanna Stankiewicz. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreślił, że elektroniczna recepta będzie ułatwieniem dla pacjentów. Można w przypadku, kiedy nie wszystkie pozycje z recepty są dostępne w aptece, bez żadnego problemu i bez utraty prawa do refundacji, taką receptę podzielić i skorzystać z niej częściowo. Elektroniczna recepta będzie możliwa do zrealizowania za pośrednictwem kodu, który będzie indywidualnie nadawany każdej recepcie, albo za pośrednictwem tego konta pacjenta, gdzie przychodząc do apteki będziemy musieli podać swój numer PESEL oraz kod PIN, taki jak na przykład do karty bankomatowej, i farmaceuta będzie widział wszystkie recepty, które są dla nas przepisane, które na nas czekają. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska uważa, że farmaceuci są przygotowani, aby realizować elektroniczne recepty. Dodała, że dzięki zmianom znikną problemy z nieczytelnymi receptami i zostaną wyeliminowane błędy. Jeżeli chodzi o błędy w czasie wystawiania recepty, to one będą naprawdę zminimalizowane, bo ten program pokaże lekarzowi, gdzie jest ten błąd. Kwestia zniszczenia recepty czy zgubienia recepty, tego już nie będzie. Pacjent, idąc do apteki, będzie prosił o pobranie recepty i jej zrealizowanie. Też się skończą, tak sądzę, kolejki do lekarza, czyli na przykład przedłużenie terapii. Zdaniem doktora Tomasza Zielińskiego, eksperta porozumienia zielonogórskiego, wprowadzenie recepty wiąże się z trudnościami, bo w niektórych gabinetach lekarskich nie ma komputerów lub odpowiedniego programowania. Wdrażanie e-zwolnień wykazuje, że jest dużo jeszcze braków w propagowaniu technologii do gabinetów lekarskich. No brak sprzętu, brak czasu na to, żeby uczyć się obsługi komputera, ponieważ samo używanie komputera, no to większość z nas potrafi, natomiast używanie aplikacji nowych, nowego sposobu podpisywania dokumentów elektronicznych, no wymaga nauczenia się nowych rzeczy, których do tej pory nie używaliśmy, bo nie było takiej potrzeby. Według lekarzy w co drugim gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej nie ma komputera z dostępem do internetu. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia problem dotyczy 1/3 gabinetów. Zgodnie z projektem ustawy od stycznia 2019 roku wszystkie apteki będą miały obowiązek realizacji e-recepty. Natomiast papierowe recepty mają zniknąć od stycznia 2020 roku. A relację o elektronicznych receptach przygotowała Joanna Stankiewicz. Za chwilę informacja dnia o 19, a potem Małgorzata Łopińska i wieczór w Polskim Radiu 24. Weronika Wokulska i Piotr Wąż. Dziękujemy za popołudnie, dobrego wieczoru i do usłyszenia. Reklama. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominu z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz cukinia aż 50% taniej. Jedynie 3,99 za kilogram. A cytryny tylko 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania. Chociażby mróz czy złe warunki pogodowe. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Lotos opracował innowacyjną formułę paliw zimowych Dynamic. Dzięki nim twoje auto ma pewny start w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturze minus 32 stopnie Celsjusza. Przyjedź na stację Lotos, zatankuj paliwo Dynamic. Przygotuj się na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Bierze się znikąd. Przenosimy się na trening naszej... W czwartek polska delegacja rządowa leci do Izraela. Liczba wiceministrów zostanie zmniejszona, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Kolejny dzień prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold.
Paweł Zieliński. Zapraszam. Delegacja polskiego rządu uda się w czwartek do Izraela, poinformowała rzecznik rządu Joanna Gopcińska. Delegacja weźmie udział w pierwszym spotkaniu zespołu do spraw relacji polsko-izraelskich. Mam nadzieję, że to spotkanie doprowadzi do deeskalacji niepotrzebnego napięcia, mówił w Polskim Radiu 24 przewodniczący zespołu, wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Rozpocznie proces, w którym zbudujemy więcej zaufania we wzajemnych relacjach. Uruchomimy proces, który powoduje upewnienie się obu naszych społeczeństw, polskiego i izraelskiego, że stoimy na gruncie prawdy historycznej i że nie ma wątpliwości co do gwarancji dla wolności badań historycznych. Przypomnijmy, powołanie zespołów do spraw dialogu prawno-historycznego ustalili 18 lutego w trakcie rozmowy telefonicznej premierzy Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanyahu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że liczba wiceministrów zostanie zmniejszona. Taką zapowiedź złożył na konferencji po zwiedzaniu fabryki pojazdów szynowych imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Szef rządu informował, że obecnie dokonuje przeglądu stanowisk wiceministrów. Będzie tych stanowisk mniej. Zredukujemy te stanowiska wiceministrów łącznie w porównaniu do łącznej liczby stanowisk ministerialnych, wiceministerialnych, jaka była w roku 2017. A więc pokażemy bardziej szczupłą, oszczędną, mniej zbiurokratyzowaną strukturę rządową i w związku z tym również dokonamy pewnych przeglądów, nie tylko personalnych, ale również finansowych. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że ostateczny skład wiceministrów poda w ciągu najbliższych kilku tygodni. ABW zignorowała podejrzenie, że Amber Gold może być pralnią brudnych pieniędzy. Funkcjonariusz agencji zeznał, że działania operacyjne w tym wątku były blokowane przez dyrekcję gdańskiej delegatury ABW. O finansowanie Amber Gold pytała przewodnicząca Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman. Czy ustaliliście państwo, czy osoby, które wpłacały do Amber Gold, uczestniczyły w tym procederze, to znaczy uwiarygodniały go, ewentualnie prały pieniądze przy pomocy tej firmy? Nie znam szczegółowych ustaleń. A zna pan w ogóle taki wątek, żeby takie ustalenia były czynione? Wiem, że był taki pomysł, natomiast on nie został wykonany. Podobnie jak ten dotyczący wątku lotniczego, czyli działalności OLT Express, ewentualnego wywożenia złotej gotówki za granicę, czy współpracy Michała Tuska z Marcinem P. Profesor Jacek Hilszczański, członek Rady Naukowej Leśnictwa przy prezesie Rady Ministrów, został laureatem nagrody imienia biskupa Romana Andrzejewskiego. Wyróżnienie za rok 2017 przyznano mu m.in. za odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej. Nagrodę wręczono w sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie podczas uroczystej gali. Kapituła wyróżnienia doceniła naukowca zaangażowanego w budowę polskiego modelu leśnictwa i polskiej myśli ochrony przyrody, mówi Sławomir Siwek, przewodniczący Rady Fundacji Solidarna Wieś, która przyznaje nagrody. Szukaliśmy osoby, która się zajmuje ochroną lasów w Polsce i tworzeniem dobrej marki polskich lasów, a profesor Hiszczański jest specjalistą w tej dziedzinie. Zna się na tym najsłynniejszym ostatnio owadzie, czyli korniku drukarzu. Warto słuchać takich osób, które się naprawdę na tym znają i dlatego żeśmy pokazali osobę profesora Hiszczańskiego. Prezydent Andrzej Duda w liście do laureata docenił jego dorobek naukowy. Podkreślił także jego udział w debacie o Puszczy Białowieskiej. Decyzja dotycząca Puszczy powinna być merytoryczna, zaznaczył prezydent. List do profesora Jacka Hilszczańskiego napisał również prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zauważył, że dokonania leśników w ochronie polskich lasów są obecnie deprecjonowane. Podziękował profesorowi Hilszczańskiemu za to, że, jak napisał, stanął w obronie prawdy. Aż 60% przebadanych zabawek nie nadaje się do użytku przez najmłodszych, alarmuje Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa. W trakcie kontroli stwierdzono, że przebadane przedmioty zawierają zbyt dużą ilość trującej substancji. Skontrolowano 1,5 miliona sztuk zabawek pod względem zawartości ftalanów, czyli toksycznej substancji chemicznej. Zabawki głównie pochodziły z Chin. Tego typu kontrole są niezbędne, zapewnia wiceminister
Finansów Piotr Walczak. Krajowa Administracja Skarbowa swoje kontrole przeprowadza na podstawie dość dobrze realizowanej analizy ryzyka. Jak widać, te kontrole są skuteczne. Nie kontrolujemy przedsiębiorców, którzy sprowadzają towary spełniające wymogi bezpieczeństwa. Kontrolujemy tych przedsiębiorców, którzy duże zagrożenie pod tym kątem. Jak widać, 88% tych kontroli było kontrolami trafionymi. Akcja w ramach współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej odbyła się pierwszy raz. Podczas następnej kontroli przebadana zostanie biżuteria. Czas na prognozę pogody. Przed nami pochmurna noc, a śnieg może pruszyć na terenie całego kraju. Mróz jeszcze nie odpuści. Termometry pokażą od minus 21 stopni na północnym wschodzie, minus 15 w centrum, do minus 14 na południowym zachodzie. Nieco cieplej nad morzem, tam minus 10 stopni. Będzie wiało ze wschodu, umiarkowanie, a na wschodzie okresami silnie i porywiście. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 19.06 na zegarze. Dobry wieczór, Małgorzata Łopińska. Właśnie rozpoczęliśmy wieczór w Polskim Radiu 24, a ja powiem Państwu, co w naszym programie do końca tej godziny. Już za chwilę zaprosimy na kulisy spraw. Dzisiaj poprowadzi je Łukasz Kurc. Natomiast po godzinie 19.35 dwie pozycje. Magazyn sportowy i świat w powiększeniu. W magazynie sportowym Krzysztof Łoniewski będzie jeszcze raz podsumowywał olimpijskie igrzyska w Pjongczangu. Natomiast w świecie w powiększeniu Bogumił Husejnow będzie rozmawiał ze swoim gościem o tym, w jaki sposób obydwie brytyjskie partie i lejburzyści, konserwatyści widzą relacje z Unią Europejską po Brexicie. To do godziny 20. Szanowni Państwo, kłania się Andrzej Stankiewicz. Powiem Państwu, że dziwią mnie wypowiedzi przedstawicieli obozu władzy na temat ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Dziwi mnie, że najpierw ustawy bronili, a teraz twierdzą, że nie będzie ona działać. Zaczął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Ustawa o IPN, która zacznie obowiązywać 1 marca, nie będzie działać do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, oznajmił. Jak wynika z moich informacji, w Pałacu Prezydenckim przyjęto tę jego wypowiedź ze zdumieniem. Karczewski tak naprawdę podważył wagę podpisu prezydenta, który wszak swym długopisem wprowadził ustawę do polskiego porządku prawnego. Ale wypowiedź Karczewskiego, dość zachowawczego i mówiącego to, co ma akceptację władz partii, może wskazywać na to, że PiS rzeczywiście chce doprowadzić do sytuacji, w której uchwalone prawo w praktyce nie będzie działać. Bo autorskie dochodzenia mogłyby dodatkowo zaognić i tak gorącą atmosferę w relacjach z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. Tym razem nie będzie to jednak, jak w przypadku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, odmowa druku dokumentów prawnych. Ustawa o IPN została już wydrukowana w Dzienniku Ustaw wedle wszelkich prawideł. Receptą jest po prostu jej niestosowanie do czasu zawarcia kompromisu z Izraelem, który ma zostać potem formalnie zatwierdzony w formie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie mam wątpliwości, że PiS traktuje w tej sprawie Trybunał bardzo instrumentalnie. Na to, że PiS chce zamrozić gorącą ustawę, wskazują także inne wypowiedzi członków partyjnego establishmentu. Tak mówi Jacek Sasin, szef mini-rządu, zwanego Komitetem Stałym Rady Ministrów. Ustawa co prawda wchodzi w życie i będzie obowiązywać, ale prokuratorzy będą podchodzić pragmatycznie i z ostrożnością do tych przepisów, oznajmił pan minister. Kolejny podobny cytat. Ustawa o IPN będzie obowiązywać, ale nie będą stawiane w związku z jej przepisami zarzuty. Tak mówi z kolei wiceszef MSZ Bartosz Cichocki, który stoi na czele zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego. Nikolaj! Sam fakt uchwalenia, podpisania i wydrukowania prawa, którego się nie stosuje, decyzją polityczną i jeszcze głośno się o tym mówi, jest niebezpiecznym precedensem. W ten sposób można bowiem wprowadzić dowolną ustawę i stosować ją selektywnie albo wcale. W dodatku PiS próbuje zawiesić przepisy, których złamanie grozi najpoważniejszą karą, czyli więzieniem. Jeśli władza uznała, że coś powinno być karane więzieniem, to czemu teraz chce te przepisy zawiesić? Tak się składa, że dyskusja dotycząca ustawy o IPN dotyczy w dużej mierze właśnie surowych kar. Zawieszając działanie nowych przepisów, PiS przyznaje się ponadto, że ustawa ma feler. Tyle, że wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości temu zdecydowanie przeczyli, a sam marszałek Karczewski na polecenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego ekspresowo przepchnął ją przez Senat, nie wyrażając najmniejszych wątpliwości. Wątpliwości dopadły go dopiero
Wyspa zamiast przysychać, wciąż odżywa w nowych odsłonach. W finale tej dyskusji o ustawie, która wzbudziła takie kontrowersje, że aż rząd zaczął zapewniać, iż jej nie ma, odezwał się szef prokuratorów Zbigniew Ziobro i oznajmił, że zanim prokuratura zdąży postawić komukolwiek zarzuty, to z całą pewnością na temat ustawy o IPN wypowie się Trybunał Konstytucyjny. A zatem to jasna dyrektywa prokuratora generalnego do jego podwładnych. Panie i panowie prokuratorzy, wstrzymajcie się w sprawie łapania oszczerców narodu. Mam jednak wątpliwości. Po pierwsze, Ziobro zapowiedział choćby, że dziennikarze nie będą tą ustawą ścigani. Tyle, że w przepisach nie ma na ten temat ani słowa. W dodatku minister oznajmił, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są w Polsce powszechnie obowiązujące, co w jego ustach zabrzmiało nowatorsko. A więc no, oni po prostu nie lubią Ziobro, bo Ziobro wierzy, albo może udaje, że wierzy, chodzi do papieża się modli, na mszach bywa, mówi szczęść Boże, wypowiada się w Radiu Maryja. I oni po prostu nie mogą tego znieść. Już. A teraz wygląda na to, że pod takim samym naciskiem PiS robi precedens, chcąc uchwaloną ustawę powiesić na kołku. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do usłyszenia. To był felieton polityczny Andrzeja Stankiewicza. Kulisy spraw. Dobry wieczór, przy mikrofonie Łukasz Kurc. Witam w kolejnej odsłonie audycji Kulisy spraw. I wracamy do tematu, którym zajmowaliśmy się tydzień temu. Mówiliśmy o kulisach operacji specjalnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z podejrzeniem korupcji w Sądzie Najwyższym. Tydzień temu moim gościem był Marcin Rybak, dziennikarz śledczy Gazety Wrocławskiej, który powiedział kilka interesujących, nieznanych dotąd informacji na temat tego śledztwa, no, operacji, która nie, była bezprecedensowa, no bo w Polsce nie udało się dotąd wykryć korupcji na tak wysokim szczeblu wymiaru sprawiedliwości jak Sąd Najwyższy. I dzisiaj do tej historii chcielibyśmy wrócić, ale trochę z drugiej strony, bo moim gościem jest pan Marcin Bożek, były dyrektor Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pan zajmował się operacjami specjalnymi w CBA i między innymi operacją, która miała zbadać kwestie korupcji w Sądzie Najwyższym. Zgadza się? Zgadza się z tym, że ja po prostu nadzorowałem niektóre z tych operacji, które przeprowadzały delegatury w terenie, w tym delegatura we Wrocławiu. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czyli należy pan do tej nielicznej grupy osób, które miały wgląd w te dokumenty, które do tej pory są objęte klauzulą najwyższej tajności? Tak. Zdecydowanie tak, z tym, że wolałbym, abyśmy się poruszali na gruncie tych materiałów i informacji, które już ujrzały światło dzienne, szereg publikacji prasowych i innych, które ukazały się w latach 2010-2016 na ten temat. Będziemy się starać, nie obiecuję, ale jeśli jest mowa o korupcji w Sądzie Najwyższym, pojawia się tam mnóstwo znaków zapytania związanych szczególnie z tymi materiałami, które są objęte właśnie tą klauzulą treścią podsłuchów. Część z nich została niewielka, ale przeciekła do mediów. Natomiast to, co budziło największą kontrowersję, to była kwestia podniesiona po tym, gdy prokuratura apelacyjna w Krakowie uznała, że cały materiał zebrany w operacji specjalnej w okolicach Sądu Najwyższego nadaje się do kosza. Do kosza. Temu, ale trzeba iść do listonosza. Jak ta decyzja została odebrana przez funkcjonariuszy biura? Panie redaktorze, drodzy słuchacze, zanim odpowiem ściśle na pana pytanie, to jedna taka uwaga, która mi się nasunęła już po audycji tej, o której pan tutaj mówił tydzień temu bodajże, tak, z udziałem wrocławskiego dziennikarza, ale także w związku z naszą rozmową przed dzisiejszą audycją. Otóż ja rozumiem, że w przestrzeni medialnej pojawia się i używa się tego określenia nagminnie operacje specjalne.
operacja specjalna dotycząca Sądu Najwyższego, to czy też korupcji w Sądzie Najwyższym, to coś wyjątkowego, to jakiś ewenement. Ja chciałbym powiedzieć, że ustawa o CBA, ale także inne ustawy, na podstawie których działają i służby policyjne, i służby specjalne, nie używa takiego określenia. I w tej sprawie, o której chcemy dzisiaj mówić, i w wielu innych sprawach funkcjonariusze prowadzą czynności operacyjno-rozpoznawcze i w drodze tych czynności uzyskują informacje. Przy czym na początku ta informacja uzyskana w drodze działań operacyjnych jest zazwyczaj jednoźródłowa, niepotwierdzona, czyli taka informacja, która wymaga zastosowania szereg metod pracy operacyjnej, tych, które są opisane w tych ustawach, o których mówiłem, i tych, które tam nie są opisane, ale są regulowane innymi przepisami, aby te informacje potwierdzić lub wykluczyć. Czyli krótko mówiąc, funkcjonariusze służb specjalnych prowadzą czynności operacyjno-rozpoznawcze po to, aby potwierdzić bądź wykluczyć jakieś informacje, które docierają do tych służb z różnych źródeł, a dotyczą przestępstw. I tak było w tej sprawie, o której mówimy, i wielu innych sprawach. Po prostu na początku zawsze jest jakaś informacja, którą należy zweryfikować. Jakimi metodami? To zależy od z jednej strony funkcjonariuszy, a funkcjonariusze chcą być skuteczni, a z drugiej strony, jeżeli już mówimy o tych zaawansowanych metodach pracy operacyjnych, takich jak kontrola operacyjna, czy też kontrolowana łapówka, kontrolowane wręczenie, przyjęcie korzyści majątkowej, od zgody odpowiednio Sądu Okręgowego Warszawy i prokuratora generalnego, a w tym ostatnim przypadku, czyli zakupu kontrolowanego prokuratora generalnego. I to do tych organów należy ocena, czy na tym etapie, na jakim są zebrane materiały operacyjne, należy te ofensywne metody stosować. Okay, wiemy, że w tej sprawie obie te metody, czyli i kontrola operacyjna, i zakup kontrolowany, czyli kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej, były stosowane. Dobrze, wracając do historii samego Józefa M., który podjął współpracę z CBA, gdzie był, w którym momencie okazało się, że ta informacja dotycząca przehandlowania wyroku, kupienia wyroku jest realna, to znaczy, że to jest rzeczywista możliwość czy zagrożenie. Historia, o której pan redaktor mówi, czyli historia pana Józefa M., pojawiła się w kręgu zainteresowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w momencie, kiedy pan Józef M. zwrócił się z informacją o tym, że jakiś prawnik, mecenas, oferuje mu załatwienie sprawy na etapie postępowania kasacyjnego w Sądzie Najwyższym, czyli wtedy, kiedy już w jego sprawie dotyczącej działek położonych pod Wrocławiem zapadły dwa wyroki, w tym wyrok prawomocny wydany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Czyli w tym momencie, kiedy pan Józef M. przegrywa w dwóch instancjach swój spór cywilny, pojawia się jakiś prawnik, który oferuje mu wygraną w Sądzie Najwyższym, i pan Józef N. uznaje, że ta propozycja, oferta prawnika jest na tyle z jednej strony mało precyzyjna, a z drugiej strony na tyle taka sugestywna odnośnie pewnych, możemy powiedzieć, nielegalnych działań, bo tam już w tej pierwszej jednoźródłowej informacji pojawia się ta sugestia, że możemy mieć do czynienia czy to z powoływaniem się już wtedy na wpływy, czy żądaniem korzyści majątkowej, to jeszcze jest za wcześnie na tą ocenę. Zgoda, ale kiedy dochodzi do sytuacji, bo rozumiem, że pan Józef M. przychodzi do CBA, co CBA robi? CBA, jak mówiłem przed chwilą, miało obowiązek potwierdzić bądź wykluczyć, czy ta informacja jest wiarygodna. To znaczy, czy to są tylko i wyłącznie subiektywne odczucia pana Józefa. Wiarygodne czy wiarogodne? Który twierdzi, że ktoś do niego przychodzi i oferuje mu załatwienie sprawy w zamian za jakieś tam pieniądze sprawy w Sądzie Najwyższym, czy też faktycznie coś jest na rzeczy, prawda? Czy mamy do czynienia z powoływaniem się na wpływy w Sądzie Najwyższym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej? Bo
ta oferta nie była ofertą, to podkreślam, jeżeli to nie wybrzmiało, to teraz chcę to podkreślić jednoznacznie, była ofertą skierowaną do Józefa Matkowskiego w zamian za korzyści majątkowe. Nie honorarium, nie wynagrodzenie prawnika mecenasa, tylko w zamian za jakieś pieniądze, które trzeba zainwestować, żeby tą sprawę w Sądzie Najwyższym wygrać. Rozumiem, że dochodzi do wywołania spotkania przez Józefa M. Z prawnikiem, który tą ofertę złożył. Co z tego spotkania wynika? Tak, z tego spotkania wynika, że pojawia się kolejna osoba w sprawie. Były prokurator, potem adwokat, ostatecznie radca prawny, funkcjonujący w Warszawie, którego prawnik, ten, który zwrócił się z tą ofertą do pana Józefa M., przedstawia jako osobę, która jest w stanie w Sądzie Najwyższym z uwagi na swoje znajomości, układy, wpływy załatwić, pomyśli pana Józefa M. Wyrok w Sądzie Najwyższym. Załatwić to znaczy może wygrać sprawę po prostu. A to znaczy... Czy tam pada kwota? Załatwić nie w znaczeniu podjęcia się tej sprawy w drodze sporządzenia kasacji, występowania przed Sądem Najwyższym, czyli popierania tej sprawy w charakterze i w roli pełnomocnika procesowego, ale załatwić w znaczeniu, że trzeba po prostu wyłożyć określoną kasę, bodajże pada kwota 2 milionów złotych, które to pieniądze gwarantują, że ten wyrok będzie pozytywny dla pana Matkowskiego, czyli że ten ostateczny wyrok wydany w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zostanie skasowany. Przeskakując troszeczkę do finału tej historii, ona, którego jeszcze nie znamy, bo ona toczy się już w kolejnej prokuraturze od 9 lat, ta historia ani nie może znaleźć finału przed sądem, ani no, jest... Kolejna prokuratura się nią zajmuje. Dlaczego ta operacja się jakby koniec końców nie udała? Albo może inaczej, nie oceniając, dlaczego ostatecznie kasacja, jakby kwestia kasacji, no jakby nie została, tutaj ta zgodnie z tą ofertą i z tą propozycją załatwiona, prawda? Tak? Przeprowadzona do końca, tak. To znaczy, zanim do tego przejdziemy, musimy zwrócić uwagę na to, że CBA zastosowało wszystkie metody, w tym te, o których mówiłem, pracy operacyjnej, aby zdobyć dowody na to, że mamy do czynienia czy to powoływaniem się na wpływ, czyli przestępstwem płatnej protekcji, czy też z żądaniem korzyści majątkowej. Gratulacje. Stosowało kontrolę operacyjną, stosował zakup kontrolowany i dowody zdobyte w wyniku tych działań przekazano prokuratorowi generalnemu, który przekazał sprawę do prokuratury operacyjnej w Krakowie, która prowadziła postępowanie przygotowawcze. Czyli prokuratura uznała, że ten materiał zdobyty przez CBA w sprawie, o której mówimy, że z niego wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Co najmniej przestępstwa penalizowanego w artykule 230, czyli przestępstwa powoływania się na wpływy płatnej protekcji. No więc prokurator, który oceniał ten materiał zgromadzony w drodze czynności operacyjnych przez CBA, no widział potrzebę prowadzenia śledztwa. Po drugie, takim ważnym momentem, który wskazuje, czy też nawet możemy mówić o takiej bardzo mocnej poszlace, że było coś na rzeczy, że wszystko jednak szło w kierunku takim, aby w wyniku nieformalnych, zakulisowych działań ten wyrok Sąd Najwyższy wydał, wyrok korzystny dla pana Józefa M., ponieważ zanim doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie, sąd oceniał pod względem formalnym złożoną przez pełnomocników pana Józefa M. kasację do Sądu Najwyższego. To w tym momencie możemy mówić o tak zwanym przedsądziu. I sędzia, który oceniał,
stwierdził, że ta kasacja spełnia wszelkie wymogi formalne i może trafić do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Ale kiedy to miało miejsce? Czyli, czyli ta kasacja, która była przedmiotem uzgodnień. Tak? Tak, to właśnie wtedy, kiedy wcześniej wszyscy mogli przekonać się wtedy, kiedy bodajże Telewizja Republika opublikowała stenogramy tych rozmów, kiedy sędzia Sądu Najwyższego instruuje swojego kolegę z Naczelnego Sądu Administracyjnego, który z kolei przekazuje te informacje do pełnomocników pana Matkowskiego, jak należy tą kasację napisać, aby ona w ogóle trafiła do merytorycznego rozpatrzenia. Bo ten projekt, który został przesłany za pośrednictwem kolegi z Naczelnego Sądu Administracyjnego i trafił ostatecznie do Sądu Najwyższego, do jednego z sędziów Sądu Najwyższego, okazał się, no krótko mówiąc, kolokwialnie niedoróbką. Tak? I trzeba było tam wiele zmienić, żeby ostatecznie to przed sądzie wypadło pomyślnie. I tak się też stało. Czyli to jest ten ważny moment, kiedy CBA dochodzi do wniosku, że jednak nie chodzi o tylko i wyłącznie powoływanie się na wpływy, które są bez pokrycia, ale jednak i mecenas, który pośredniczył w dotarciu do Sądu Najwyższego i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, to jest ta kolejna osoba, o której jeszcze nie mówiliśmy, która pojawia się w całej sprawie, jednak ma realne dotarcie do Sądu Najwyższego, bo gdyby nie to dotarcie, to najprawdopodobniej z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że kasacja w ogóle zostałaby odrzucona na etapie badania formalnego. W sierpniu dochodzi do badania właśnie tego formalnego wniosku kasacyjnego, natomiast już we wrześniu, przypomnijmy, wybucha afera hazardowa. Afera hazardowa, która, w której występują niejako no, te same osoby, to znaczy występuje przede wszystkim pan Sobiesiak, który jest w prywatnym sporze z kluczową postacią tej operacji, która dotyczy korupcji w Sądzie Najwyższym. Ci uczestnicy tych wydarzeń, oni mogli się zorientować, że tutaj gdzieś bardzo blisko są agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czy dobrze się stało, że doszło do ujawnienia afery hazardowej właśnie we wrześniu 2009 roku? I jeśli tak, jaki to miało wpływ na przebieg tych operacji prowadzonych w związku z korupcją w Sądzie Najwyższym? Panie detektorze, ja uważam, że wielkiego wpływu nie miało, a to z zasadniczego powodu. Materiał dowodowy, który został zgromadzony w sprawie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, w tym to, o czym mówiliśmy, te konsultacje między sędzią Sądu Najwyższego a Naczelnego Sądu Administracyjnego, plus parę innych dowodów, już umożliwiają te dowody na postawienie zarzutów. Czy to powoływania się na wpływy, czy żądania korzyści majątkowej. Oczywiście możemy spekulować, ale to są tylko spekulacje, co by było dalej, prawda? Czy ta kasacja zostałaby rozpatrzona na korzyść pana Józefa M., czy też nie. Ale już ten materiał, który mamy, który został zgromadzony przed wrześniem i październikiem 2009 roku, jest materiałem, który prokuratura, na podstawie którego prokuratura może postawić zarzuty konkretnym osobom w tej sprawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Martin Bożek, były dyrektor zarządu operacji regionalnych CBA. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A to były Kulisy Spraw. Żegna się z Państwem Łukasz Kurc. Dziękuję za uwagę. Reklama. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Po reklamie. Tu
Polskie Radio 24, minęła 19.30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Chcemy rozpocząć realny, dobry, konstruktywny dialog ze stroną izraelską. Taki dialog, który uwzględni naszą wrażliwość i wrażliwość naszych partnerów izraelskich, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zapowiedziała, że polska delegacja rządowa pod przewodnictwem wiceministra spraw zagranicznych Bartosza Cichockiego spotka się w czwartek w Izraelu ze swoim odpowiednikiem w celu podjęcia dialogu. Poznańska fabryka pojazdów szynowych podpisała kontrakt z PKP Intercity na dostawę 55 nowych wagonów. Spółka ma je zaprojektować i wyprodukować. Dziś właśnie z tej okazji wielkopolską fabrykę odwiedził premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który zapewnił, że cel rządu to kolej bezpieczna, punktualna i komfortowa. Umowa, która została podpisana w ubiegłym tygodniu na 55 wagonów z opcją plus 26, to na pewno część tego programu. Te nowe wagony pasażerskie będą bezpieczne, na pewno będą komfortowe i mam nadzieję, że pociągi, z których będą one złożone, będą jeździły punktualnie. W zeszłym roku fabryka pojazdów szynowych zakończyła inny kontrakt dla PKP na modernizację 22 wagonów. Prezydent Andrzej Duda odebrał tytuł honorowego obywatela Królewskiego.